dobry. Dzień dobry. Czy pan Michał Szczepański? Tak, słucham. Ktoś pana wkręcił w Akademię Kulinarną pytania na śniadanie. A któż to mnie mógł wkręcić? Mam dwoje dzieci, Maurycka i Natalkę. Moją wielką pasją jest gotowanie. Michała zwyczaje kulinarne to, jak na przykład jesteśmy na żaglach, ostatnio zrobił świetne szczupaki, które rano sam podobno złowił. Bardzo lubię gotować wszelkie potrawy z makaronów. Fakt, że dobrze gotujesz, ale czasami trochę monotonnie. Do tego pasty, sosy. Zawsze przed świętami Michał uruchamia swoją wędzarkę i wtedy przygotowuje różne wędliny, mięsa, wędzi. Z tego co słyszałem, gotuje najlepszą zupę grzybową w okolicy. Mam nadzieję, że na tych warsztatach nauczysz się czegoś nowego i zrobisz coś, co po prostu zwali mnie z nóg. Dobry wieczór. Serdecznie witam, zapraszam do siebie do restauracji. Zapraszam Państwa do skosztowania kremu grzybowego z zapiekanym ziemniaczanym pire z dodatkiem sera. Ziemniaczano-buraczkowe pierogi z ricottą. Podlaskie kartacze ze złocistą zasmażką. Można powiedzieć, jak u babci, naprawdę pyszne. Babka ziemniaczana z sosem z kwaśnej śmietany. Śródziemnomorskie ziemniaki pieczone z rozmarynem i cytryną. Knedle ziemniaczane ze śliwką, z bakaliami, w sosie z suszu owocowego. Przepraszam, panie Michale. Które danie pan wybiera z tych dań, które dzisiaj państwo skosztowali? Dla osoby, która pana wkręciła do całej... Wydaje mi się, że ze względu na zbliżające się święta z miłą chęcią spróbuję zrobić knedel ze śliwką. Tak. Michale, młody adepcie sztuki kulinarnej. Przygotujemy dzisiaj bardzo świąteczne danie, które notabene sam wybrałeś. Knedle ziemniaczane ze śliwkami i z bakaliami w sosie z kompotu z suszu. Do tego oczywiście potrzebujemy ugotowane ziemniaki, z którego zrobimy pire. Do przetartych ziemniaków dodasz jedno jajko, 150 gramów mąki ziemniaczanej, całe i 100 gram mąki pszennej. Mąka pszenna, 30 gram, śmiało. Ziemniaczanej trochę mniej. Tak. I śliweczki. Śliwki. Po sezonie śliwki lepiej kupić zawsze mrożone, bo przynajmniej wiemy, że są zrywane i mrożone w sezonie. Dokładnie. Niż byle jakie śliwki świeże. Ja wstawię już nasz kompot suszu, żeby się redukował. Lubisz w ogóle, Michale, gotować? Gotowanie sprawia mi dużo przyjemności. A wy, jeżeli chcecie gotować to jak Michał, zgłoście się na nasze warsztaty na polska-gotuje.pl. Uprażymy jeszcze bakalie do naszych śliwek. Damy orzechy włoskie, mogą być orzechy laskowe, mogą być migdały. Dołożymy również rodzynki. Rodzynki powodują to, że nam się masa zwiąże i będzie bardziej plastyczna, ponieważ tą masą będziemy faszerowali nasze śliwki, które później zawiniemy. To twoje genialne ciasto, które zrobisz. Nie ma tak, obawić się w cieście, co? Oj tak. Formujemy takie piękne kulki z naszych bakali i wkładamy pomiędzy dwie połówki śliwki. Dobrze, ciasto masz plastyczne, zawijamy. Nadmiar ciasta ściągniemy, żeby też tego ciasta nie było zbyt dużo i formujemy piękne knedle. Jak długo one muszą się gotować? Po wypłynięciu od 3 do 5 minut. Dobra, jakieś urządzenie do wyjmowania oprócz mojej długiej ręki? Jak się to nazywa? Dziurka, ta. Łyżka z dziurkami, dziurka z łyżką. Szumówka. Szumówka? Szumówka. Czy zorganizowałeś miętę albo szałwię? Szałwię. Dzień dobry, panie Michał. Dzień dobry, panie Ewo. Szymon! A ty co tutaj robisz? Ale to ja cię wkręciłem. No chyba żartujesz, poważnie? Nie, no... No, chciałem, żebyś zrobił w końcu coś innego, nie tylko to mięso i mięso i mięso. Fantastyczne. Znakomite, prawda? Bardzo dobre. Michale, mam nadzieję, że to wegetariańskie logo zamienisz na wisienkę lub śliwkę. Postaram się, dzięki wielkie. Wegetariańskie logo. Polska gotuje!